Cześć dzień dobry witam was bardzo serdecznie po raz kolejny Polsce się oberwało oberwało się za historię i znów wmówili ludziom na całym świecie że to Polska praktycznie odpowiada za drugą światową Przypadek czy celowe działania i uwaga, jak mówią teraz e, Wodeleje z całą resztą, że to był przypadek. Moi drodzy, ostatnio na profilu uli Wodeleje, czyli tamtej tej szefowej całej tej Unii Europejskiej pojawił się filmik z jakimiś tam innymi eurokołchoźnikami w sprawie tych takich obchodów corocznych tam tego muzeum w Auschwitz. I tam się pojawił bardzo skandaliczny film, gdzie sama Urszula Wodeleje jako szefowa przedstawiała jakąś osobę i ona straciła życie w Polsce, w tym obozie, ale w Polsce. Jak się wydało, że to jest gniot i to jest skandaliczne, to ups! Dziwnym zbiegiem okoliczności nagrali nowy filmik. Tekla Bruchsala. I tym razem pani Ula Wodeleje pokazała, że to jednak są niemieckie, nie polskie, ale niemieckie. A żeby jeszcze było ciekawiej, no to ona mówiła, że to przez przypadek wtedy to się tam pojawiło, nie? Że tam w Polsce. I moi drodzy, kiedy. Nastąpiła presja, kiedy wylało się wiadro słusznych pomyś na tę osobę, na ten film, na ten paszkwil wymierzony w Polskę, gdzie przypuszczam, że było to celowe. Uwaga, pani wodę leje, już się poprawiła i tym razem było tak. Auschwitz w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym, tam gdzie była eksterminacja, moi drodzy. I zobaczcie jak my byśmy się nie upomnieli o nasze, to ona by tego nie poprawiła, oni by tego nie poprawili, bo to nie było im na rękę, żeby poprawiać, a ja nie chcę mi się po prostu wierzyć, że oni są tak niedoinformowani, że oni nie wiedzieli, że to były niemieckie. Bo wychodzi na to, że oni nie wiedzieli, Urszula wodę leje, nie wiedziała, że to były niemieckie obozy. One wiedziała tylko, że to było w Polsce. Jak przeciętny jakiś Kowalski za oceanem, czy nawet Niemiec, Holender, Francuz przeczyta, to jemu się w głowie zakoduje, że to było w Polsce, że to jest polskie. I właśnie w taki sposób oni zrzucają swoją winę, zrzucają na Polskę, po prostu zrzucają na Polskę, bo to idzie w świat. Jeśli ktoś jest oczytany, ktoś jest mądry, ktoś zna historię, no to wie jak było. Natomiast, no nie oszukujmy się, przeciętny użytkownik telefonu to nawet nie wie, co jest stolicą Niemiec albo Polski. To Polacy nie wiedzą często, co jest stolicą Polski, a Niemcy młodzi nie wiedzą, co jest stolicą Niemiec. No niestety tak jest, a skoro zobaczą taki filmik, to oni myślą, że faktycznie, kurcze, tak było. No, Polacy tam sobie wybudowali, Polacy wszystko zrobili. I to nie pierwszy raz. Kiedyś pamiętam, Obama przecież też. Podobno się pomylił, kurcze. Przejęzyczył się, no, przejęzyczył się. Dziwny zbieg okoliczności. Kolejny. Kolejna znana osoba. A teraz, moi drodzy, tak już na marginesie. Przecież historia jest taka, że jako pierwsi. Jako pierwsi. Przez pierwszy okres działania, funkcjonowania tego miejsca. to zwożeni byli przede wszystkim sami Polacy. No tylko i wyłącznie. Praktycznie. Dopiero później to się zmieniło. Ale o tym nikt nie wspomni. Dlaczego wy o tym nie wspominacie? No przedstawiajcie historię taka, jaka była. Rzetelnie, uczciwie, w sposób profesjonalny, a nie taki, że wy nawet nie potraficie. Bo skoro oni, moi drodzy, nie potrafią napisać już nie mówię powiedzieć ale chociaż napisać niemieckie tylko piszą, że w Polsce to oni nigdy tego nie powiedzą, umyślnie. Oni zawsze będą po swojemu i dopiero my będziemy musieli dobiegać prawdy. Tylko, że jeśli ktoś na forum powie publicznie coś, to nawet jeśli przeprosi, to nawet jeśli powie, że się przejęzyczył, że się pomylił, to to już pójdzie w świat, tego już się nie cofnie, bo może 5, 10, 15%, jak ten program 5, 10, 15, może zrozumie, może zapamięta tę nową wersję. Natomiast większość zapamięta tę pierwszą wersję, że to było w Polsce, że to było w Polsce, że ta osoba odeszła z tego świata w Polsce. Nie, w okupowanej Polsce. Przez Niemcy. Tylko w Polsce. Poza tym jedna taka ważna, ale istotna rzecz. Kto wyzwolił to miejsce, ten obóz kto? To jak już podajecie jakieś informacje, no to też powiedzcie, kto wyzwolił. No ja wiem, no wyzwoliciel może nie jest fajny, no ale jednak ktoś wyzwolił, więc podawajcie informacje rzetelne, kto tam był, kto to robił, gdzie i kto wyzwolił. Bo tam jest takie zakłamanie, że tego nawet nie da się oglądać, nie da się tego czytać. Wymieszacie podstawowe fakty, ale kto jest winny? No my jesteśmy sami winni. Nasze rządy, które przez lata, przez lata, przez lata dawały się okładać. Przecież ja wam pokazywałem, no na żywo transmitowałem. Luty 2019 rok, 5 lat temu, w Paryżu była konferencja, gdzie tak brzydko traktowano Polskę i Polaków taki w skandaliczny sposób nikt nie poniósł konsekwencji. Za to to powinien być prokurator, powinny być zarzuty, powinien być pierdel. Za coś takiego. Co tam było? Tylko, że to nie było w Polsce, prawda? Oni sobie zrobili konferencję, uwaga, naukową naukową konferencję, gdzie szkalowano Polskę przez kilka dni. Non-stop. Od rana do samego wieczora. Ci sami ludzie, którzy teraz... I to była ta sama narracja, która u Uli Wodeleje. Że to Polacy źli, że to w Polsce... I praktycznie, jak tak się słuchało tej konferencji, to jak ktoś nie byłby świadomym Polakiem, to by odniósł wrażenie, że winę ponosimy my sami, Polacy. Polska. Tam nie pada w ogóle słowo Niemiec. Niemcy nie pada. W tej narracji nie pada. Nie ma czegoś takiego. A jeśli jeżdżą, to nazistowskie. No? no ale ktoś, kto się nie interesuje, jest słaby z geografii, z historii, no to nie wie, kto to jest. Pomyślą, że to tam na ziole jest Polski, a nie z Niemiec. Ale trzeba podkreślać: Niemcy. Niemieckie. Mówili po niemiecku. Zresztą mieli swoich kolaborantów. Zgadnijcie jakich. No, zgadnijcie, kurczę, tam za naszą wschodnią granicą. Mieli kolaborantów. I też cichosza, cichosza. Jak była stodoła tam, taka jedna mała stodoła, no to wielkie halo. Tomasz Gross pisał nawet książkę o stodole. Ale jak już na kresach wschodnich działały się skandaliczne rzeczy, gdzie oni sami też ponosili naprawdę wielkie krzywdy, to już nie. Albo to już niewygodne. Jak 12 osób tutaj, to ok, trzeba nagłośnić, ale jak 12 tysięcy tam, to nie, bo to by było akurat nie w naszej narracji, nie? I na szczęście mądrzy ludzie się odezwali po tym paszkwilu, po tym filmiku okropnym, okrutnym, i ona to zmieniła. Zobaczcie, to tylko przyznali się do błędu, bo wydali uczciwą nową wersję. I presja ma sens, bo gdyby nie było tej presji, to oni by tego nie zmienili. Szefowa Unii Europejskiej nie wiedziała, pomyliła się. Zawsze jest tak. Że jak ktoś zrobi coś głupiego, to później najczęściej mówi, że on się pomylił, nie? że on się pomylił. On nie wiedział, on się pomylił. On przykładowo komuś zrobił krzywdę, ale to pomylił z inną osobą, nie? niesamowite. Doszliśmy do takiej sytuacji, doszło do tego, że polscy politycy mają w nosie, mają w nosie to, co się dzieje. To polscy obywatele, zwykli ludzie, jak ja czy wy. Musimy się upominać o to, żeby ktoś mówił prawdę, żeby ktoś korygował swoje głupoty. A to oni powinni to robić za nas. Dlaczego nie ma żadnej notki dyplomatycznej? Dlaczego nie ma niczego? Dlaczego po raz kolejny nas oskarżono o Drugą Światową? No bo tak jest. Tak w rzeczywistości jest. Oskarżają nas. My jesteśmy winni. Za oceanem w Ameryce w Stanach myślą, że Polacy że nie Niemcy, tylko Polacy. Polacy. Polskie to było, polskie obozy. Polskie w Polsce, w Polsce, w Polsce. Więc jeśli ja taki Johnny, jakiś Steven, dziesięć razy usłyszy słowo Polska, Polacy, to on wie, że to jest w Polsce i że to Polacy są winni temu. A nie jakiś Niemcy. Jaki Niemiec, jak tam nawet nie pada słowo Niemiec-Niemcy. Żeby to jeszcze był jakiś taki mało znany eurokołchoźnik, ale to sama szefowa tego miejsca. To ona. To ona oczywiście musiała trzymać tabliczkę jakąś. To oczywiście pod jej wystąpieniem, kiedy ona przemawiała, musiało się to pojawić. Nie tam, kiedy jej kolega, koleżanka, tylko ona. I to był zbieg okoliczności? Absolutnie nie, bo ona już poczuła satysfakcję, kiedy to mówiła, kiedy było to pierwsze nagranie. Ona już czuła satysfakcję. Ona już to zrobiła, ona już poczuła satysfakcję. Rzoczkolowała Polskę i Polaków. Ona już to poczuła. Więc nawet jeśli później to się poprawiło i to już zmienili, to ona już tę satysfakcję miała. Tego już nikt jej nie zabierze, że ona dokopała Polskę po raz kolejny. No. I to nie pierwszy raz. Najgorsze jest to, że nawet nie mają odwagi, żeby się przyznać do błędu, tylko mówią, że się pomylili, nawet nie przeprosili, nawet nie było przepraszam. Trzymajcie się bardzo ciepło i pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia, cześć, papa.